A moim państwa gościem w Brukseli jest Światłana Cichanouska, liderka demokratycznej białoruskiej opozycji. To już kolejna pani wizyta w Brukseli w ciągu ostatnich kilku tygodni. Była pani też w Radzie Europy w Strasburgu. Czy jest potrzeba przypominania Zachodowi o sytuacji na Białorusi i stąd te zintensyfikowane dyplomatyczne zabiegi? Czy ma pani wrażenie, że w związku z wojną w Ukrainie Europa zapomina trochę o Białorusi, o toczącej się tam walce o wolność i demokrację, którą pani reprezentuje? Tak, trzeba przyznać, że po wybuchu wojny w Ukrainie Białoruś odstawiono trochę na bok. Ale naszym zamiarem nie jest konkurowanie o zainteresowanie Unii Europejskiej. W pełni rozumiemy, że to Ukraina powinna być teraz w centrum uwagi i korzystać z pełnego wsparcia Zachodu. Ale to Białoruś jest moim krajem i ja nie przestaję myśleć i ubolewać nad każdym obywatelem Białorusi, który jest aresztowany, skazany, trzymany jako zakładnik reżimu. Dlatego muszę nagłaśniać ich losy. Musimy przypominać światu o Białorusi, o tym, że wciąż walczymy z białoruskim reżimem, że ludzie są aresztowani za to, że sprzeciwiają się rosyjskiej wojnie, że Białorusini nie popierają tej wojny. Opowiadamy się po stronie zwycięstwa Ukrainy. This war, we are on the side of victory of Ukraine. Although there are now many, choć wielu Białorusinów zostało zwerbowanych do walki u boku Rosjan, a Białoruś jest pełna rosyjskich wojsk. Co w związku z tym Europa powinna zrobić? Jakie sankcje wprowadzić? Na ostatnim szczycie Unii przywódcy ustalili nowe kary wobec Białorusi. Jakie jeszcze kroki powinni poczynić, by powstrzymać białoruski reżim przed współpracą z Putinem? Belarusian regime collaborating with Putin. Chcemy podwójnego podejścia Europy. Z jednej strony należy doprowadzić do całkowitej izolacji politycznej i gospodarczej reżimu, nieuznawanie reżimu. Sankcje nie są złotym środkiem na wszystko, ale pozwalają pozbawić reżim zasobów i pieniędzy, a także sojuszników. Sankcje muszą być skuteczne i spójne. Ostatnie sankcje nałożone na białoruski reżim, choć są dość surowe, to pełno w nich luk, które pozwalają na ich omijanie. Łatwo można je obchodzić. Dlatego chcemy, by zastosowano również wobec Białorusi mechanizm, który pozwala na sprawdzenie przestrzegania sankcji. Z drugiej strony obywatele na Białorusi potrzebują energii i wytchnienia. Walczymy z reżimem non-stop, od ponad 2 lat, w nieustannym strachu i tyranii. Dlatego musimy wiedzieć, że nie zostaliśmy zapomnieni, zostawieni sami sobie, że wciąż liczymy się w oczach europejskiego społeczeństwa, które widzi naszą walkę i stara się nas wspierać. Dlatego każdy rodzaj pomocy, każdy znak solidarności, każda mała polityczna wygrana jest dla nas bardzo ważna. Daje nam siłę do kontynuowania naszej walki. Wielokrotnie dawała pani do zrozumienia, że jest gotowa do współpracy z prezydentem Zełenskim, że rząd w Kijowie powinien współpracować z demokratyczną białoruską opozycją. Ale chyba nigdy nie doczekała się pani oficjalnej odpowiedzi, reakcji prezydenta Zełenskiego na te propozycje. Jak pani myśli? Dlaczego? To milczenie, to oficjalne milczenie wynika moim zdaniem z ostrożności. Władze Ukrainy mierzą się z brutalną wojną i nie chcą prowokować Łukaszenki, by nie doszło do stworzenia drugiego północnego frontu, bo wtedy część ukraińskich żołnierzy musiałaby zostać tam przerzucona z frontu wschodniego. Nie wyobrażam sobie, by ukraińskie władze w przyszłości współpracowały z reżimem Łukaszenki, ale rozumiem, że ze względu na wojnę podchodzą do współpracy z nami, z demokratyczną opozycją Białorusi bardzo ostrożnie. Mimo to otworzyliśmy nasze biuro demokratycznej białoruskiej opozycji w Kijowie i jesteśmy cały czas w kontakcie na poziomie roboczym. Nasi przedstawiciele spotykają się z administracją Zełenskiego, z ich parlamentem. Utrzymujemy stałe kontakty, musimy trzymać się razem. A na sformalizowanie kontaktów na wysokim szczeblu politycznym czy oświadczenia medialne przyjdzie kiedyś czas. Keep our connection to help each other in politically and in media, so it's like the question of time. How do you think this war will... Jak pani zdaniem skończy się ta wojna i jakie skutki może przynieść Białorusi?
You know, I think no one expert can say how in particular the war will finish, but definitely Ukrainians will win. Chyba żaden ekspert nie może dziś jasno przewidzieć, jak ta wojna się skończy, ale to Ukraina definitywnie wygra tę wojnę. Widzimy, ile państw zjednoczyło się i stanęło po stronie Ukrainy, jak bardzo Polska czy Litwa zaangażowały się we wsparcie. Dlatego Ukraina nie może przegrać tej wojny. Rosja już przegrała ją moralnie. Jej armia poniosła tyle porażek. A co jeśli w przypadku zwycięstwa Ukrainy Putin postanowi zająć Białoruś w ramach wynagrodzenia sobie strat? Właśnie z tego powodu prosimy dziś naszych sojuszników na Zachodzie, by nie dawali Putinowi Białorusi w prezencie, by obiecali już dziś, że nie pozwolą Kremlowi skorzystać z osłabionej pozycji Łukaszenki i zdobyć Białorusi jako swojego trofeum. Choć szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, że sama Białoruś będzie Kremlowi potrzebna, jeśli nie będzie miał Ukrainy, choć mogą właśnie tak rozgrywać swoją polityczną grę. Zawsze powtarzamy, że Białoruś i Ukraina są od siebie współzależne. Rozwiązanie ukraińskiego kryzysu nigdy nie będzie możliwe, jeśli Białoruś nie stanie się demokracją, bo białoruski reżim będzie wciąż stwarzał zagrożenia dla Polski i Litwy, a także problemy na ich granicach. Białorusini potrzebują nieustannego wsparcia świata demokratycznego. Zachód nie może nas zdradzić. People of Belarus can't be betrayed. Thank you very much. A moim i Państwa gościem w Brukseli była Swiatłana Cichanouska, liderka białoruskiej demokratycznej opozycji.